Krzysztof Brezyna, reprezentujący barwy Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego AS, ma za sobą udany start w międzynarodowym turnieju tenisa na wózkach inwalidzkich w Chorwacji. W deblu Krzysztof Brezyna walczył o jak najwyższą lokatę w parze z Gajem Sasonem z Izraela. Ta rywalizacja zakończyła się w półfinale. Turniej ciężki, głównie też przez warunki atmosferyczne, bo w Chorwacji było bardzo gorąco. Mecze graliśmy po 2,5-3 godziny, więc naprawdę było ciężko, aczkolwiek turniej fajny, ponieważ zorganizowany pierwszy raz w historii tak naprawdę chorwackiego tenisa i na wózkach i pełnosprawnych, przy turnieju pełnosprawnych byliśmy traktowani tak samo na równi z zawodnikami, którzy między innymi Boranem Koriciem z Chorwacji, Włochami, którzy przyjechali, no niestety podpadali dość szybko, ale naprawdę mocna obsada też. Przy okazji można było też zobaczyć ten tenis na najwyższym poziomie. No i też dostęp tak naprawdę do kortów, granie też na tym samym obiekcie co oni. No całkiem inaczej, troszeczkę lekkie wyróżnienie nareszcie nas spotkało. Upał dał się we znaki także w grze pojedynczej. Gra pojedyncza, turniej pocieszenia, finał. Początek bardzo dobry, niestety nie wytrzymałem fizycznie. Pierwszy set wygrany bodajże 6-3, w drugim secie przy prowadzeniu 4-3 przeciwnik zaczął przejmować inicjatywę. Ja opadłem z sił, no i później już gemy poleciały. Decydujący set był rozgrywany w formule super tiebreaka, w którym też dość szybko przegrałem. No ale i tak poszło. Uważam, że całkiem dobrze. W rywalizacji na krajowym podwórku było jeszcze lepiej. Podczas 26. indywidualnych i drużynowych Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym na wózkach, które zorganizowano w Płocku, Brezyna wywalczył brązowy medal w grze podwójnej. Najważniejsza impreza krajowa w ciągu roku, czyli Mistrzostwa Polski. Najpierw mistrzostwa indywidualne, później były rozgrywane mistrzostwa drużynowe. Indywidualnie w singla doszedłem do 1/4 finału, gdzie no niestety przyszło mi się spotkać z późniejszym mistrzem Polski, zawodnikiem kadry narodowej, paraolimpijczykiem między innymi z Brazylii 3 lata temu. No więc naprawdę mocny przeciwnik, przegrałem 1-6-0-6. W debla poszło lepiej, w parze razem z kolegą klubowym Przemysławem Hebiszem doszliśmy aż do półfinału. Po walce w ćwierćfinałowej naprawdę bardzo ciężkiej, gdzie graliśmy z faworytami do medalu parą z Zielonej Góry, Paweł Miętrkiewicz, Ryszard Szygieł. Pierwszy set przegrany szybko, bardzo szybko, mimo że na przewagi były gemy grane, to już bardzo szybko poleciało 1-6. W drugim secie jakoś się otrząsnęliśmy, zaczęliśmy przejmować inicjatywę, wygrana 6-3 i w super tiebreaku wytrzymaliśmy presję, wytrzymaliśmy no, fizycznie też, można powiedzieć, i wygraliśmy 13-11, co zdecydowało, że weszliśmy do półfinału. W półfinale ulegliśmy parze z takiej łączonej z Wrocławia i z Płocka. Ale też wiesz, jeden z zawodników właśnie z Płocka to paraolimpijczyk, więc poziom wysoki. Ulegliśmy im 6-3-6-2, więc też udało się wywalczyć. O medale w indywidualnych o trzecie miejsce nie jest grane, więc ex aequo zostaliśmy sklasyfikowani na trzecim miejscu z parą jeszcze tam z Zielonej Góry. Więc poszedł ten indywidualny turniej. No a turniej drużynowy to już totalna niespodzianka, tak naprawdę też dla nas niespodzianka duża, bo no, sukces też wydaje mi się dość duży dla klubu. Udało nam się zdobyć srebrny medal. Doszliśmy do finału, gdzie spotkaliśmy się z faworytami mistrzostw, drużyną SICT Płock, między innymi właśnie mistrzem Polski Kamilem Fabisiakiem, Piotrem Jaroszewskim, wielokrotnym paraolimpijczykiem, Jerzym Kulikiem, który też był chyba dwa razy na paraolimpiadzie, więc mocna drużyna. Ale też się postawiliśmy, nie strzedaliśmy tanio skóry.
Przemek przegrał z Jerzym Kulikiem 1-6, 4-6. Ja z kolei z Kamilem Fabisiakiem troszeczkę lepszy wynik uzyskałem niż w indywidualnych. Urwałem mu 3 gemy, przegrałem 6-2, 6-3, 6-1. Więc też uważam, że dobry wynik naprawdę. A sam medal jest dużym sukcesem i cieszy bardzo. Tak naprawdę jeszcze nie dowierzamy trochę. Ten sukces to wysoko postawiona poprzeczka i duże wyzwanie na kolejny rok. Będzie trzeba bronić w następnym roku tego sukcesu, to tak naprawdę. A praca przed nami, jak to cały sezon tenisowy, następne turnieje się zbliżają, być może pod koniec sierpnia Węgry, później Portugalia. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. No ten rok jest ciężki, naprawdę jest ciężki ze względu na to, iż zaczęła się kwalifikacja paraolimpijska od 1 czerwca i no jest trudno o punkty, o dobre występy. Naprawdę jest dużo zawodników, którzy odpuszczali ostatnie lata, dwa ostatnie lata właśnie sobie i wrócili teraz po walkę na kwalifikacje paraolimpijskie i są obsady naprawdę mocne. Z jednej strony to dobrze, no bo to wiadomo. To znaczy wiadomo, na pewno to powiększa rywalizację, tak, na pewno zwiększa poziom tak rywalizacji, aczkolwiek pewnych rzeczy często się nie przeskoczy. My w tenisie na wózkach gramy praktycznie wszyscy, jesteśmy razem złączeni. Jedyna kategoria, która jest wyłączona, to są tetraplegicy. Są to po urazach kręgosłupa szyjnego, gdzie często są też urazy i paraliże rąk, więc oni mają swoją kategorię, a reszta, typowo jeżdżący na wózkach, ale także i chodzący, czyli amputanci, są to zawodnicy w jedną kategorię złączeni i naprawdę jest bardzo ciężko przeskoczyć takiego zawodnika, który jest bardziej sprawny i osiągnąć ten sukces. Jak sam podkreśla, tenis to dla niego pasja. Sport pomaga w rehabilitacji, a dobre wyniki to dodatkowa motywacja do jeszcze cięższych treningów, bo rywalizacja na tym polu jest obecnie bardzo duża, zwłaszcza na imprezach międzynarodowych. Na międzynarodowych, tak, większa presja, większa rywalizacja wśród zawodników na międzynarodowych turniejach oczywiście. Tym bardziej, że no tak jak mówię, no trzeba bronić punkty, które się zdobyło w roku poprzednim, ale także walczyć o nowe punkty i o to miejsce w rankingu światowym, które no może jakimś tam marzeniem jest oczywiście kwalifikacja paraolimpijska, ale jest to utrudnione też, no wiadomo, z różnych względów, chociażby względów finansowych, bo każdy start jest związany z kosztami. My na tym sporcie nie zarabiamy jako niepełnosprawni, raczej dokładamy do tego i realizujemy swoje marzenia, swoje jakieś tam cele życiowe. Jak jest pomoc sponsorska, wiadomo, że jest łatwiej, ale no jest to trudne na pewno. Nie byłoby jednak takich wyników, gdyby nie wsparcie trenera i najbliższych, zwłaszcza narzeczonej Ani. W najbliższy czwartek Krzysztof i Ania powiedzą sobie tak na ślubnym kobiercu. Już teraz życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.